W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jak wyrobić książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Temat powraca przed wakacjami jak bumerang, szczególnie gdy studenci i tacy jak Ty chcą zarobić parę złotych na wypoczynek, a pracodawcy oczywiście, chcąc trochę zaoszczędzić, stawiają jako warunek wstępny posiadanie ważnej książeczki sanepidowskiej. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego widza, który gdzieś ten ważny dokument zapodział. Panie doktorze, witam, nazywam się Szymek, pracuję jako kurier w pizzerii. Mój problem to zagubiona książeczka. Czy można wyrobić duplikat u Pana i ile to kosztuje? Zgubiłem ją około 7 lat temu, a mój szef wymaga tej książeczki. Czy może mi Pan jakoś pomóc? Z poważaniem, Szymek. Otóż w takiej sytuacji, jak już kiedyś książeczkę miałeś i ją zgubiłeś, posiałeś, czy cokolwiek z nią się nie stało, ale nie możesz jej znaleźć, to zwróciłbym się do stacji sanepidu, ale do tej, w której robiłeś badania kału, trzykrotne badania kału na nosicielstwo, i zwróciłbym się o wydanie duplikatu czy jakiegoś odpisu z wyniku tych badań. Od kilku lat te stacje mają jakieś rejestry, rejestry są skomputeryzowane. W zasadzie we Wrocławiu załatwiają to od ręki. Koszt chyba około 20 zł i na pewno jest to cena mniejsza od pełnego badania trzykrotnego kału, które kosztuje około stówki. Natomiast jeżeli robiłeś te badania w innym mieście, w innym sanepidzie i mieszkasz powiedzmy we Wrocławiu, obecnie robiłeś to w Białymstoku i nie chce Ci się tam jechać, no lub identyczna sytuacja dotyczy wtedy, kiedy robisz książeczkę po raz pierwszy, to musisz wykonać trzykrotne badania kału w trzech kolejnych dniach. Koszt koło stówki w zależności od regionu Polski. Ważna uwaga, sanepid wojewódzki nie dopuszcza sytuacji, kiedy jedną próbkę kału dzielisz na trzy i zanosisz powiedzmy dzień po dniu. Zresztą sam bym się zastanawiał, gdzie te dwie pozostałe byś trzymał, żeby je zanieść dzień po dniu. I za każdym razem musi być to kał świeżo oddany. No i jak już te próbki trzy zaniesiesz, to po kilku dniach odbierasz w sanepidzie gotowy dokument z wbitymi aktualnymi wynikami Twojego badania kału. Oczywiście badania laboratoryjne kału to jest tylko część badania sanitarno-epidemiologicznego, ponieważ po tym wszystkim musisz się pofatygować do lekarza medycyny pracy, na przykład takiego jak ja, aby dokonał on tak zwanego przedłużenia książeczki. No i tenże lekarz może zadecydować o zleceniu Ci jakichś badań dodatkowych. Z najczęściej wymienianych, czy najczęściej zlecanych jest to RTG klatki piersiowej. No ale zdarzają się badania w kierunku jakichś innych czynników zakaźnych. Jak już masz książeczkę całościową, czyli wbite badania kału przez sanepid, podbita przez lekarza tam na jakiś okres ważności, to możesz z tym wszystkim spokojnie wrócić do swojego potencjalnego czy przyszłego pracodawcy, no, który być może przyjmie Cię do upragnionej przez Ciebie pracy. Także zapamiętaj jeszcze raz, ważna książeczka sanepidowska jest niewątpliwym atutem na rynku prac sezonowych, szczególnie w gastronomii. No i nauczka na przykładzie tegoż to internauty, no nie głupiej, schowaj ją gdzieś tam, czy odbierz od pracodawcy, jak skończysz tą pracę, tak aby Ci służyła przez wiele lat. Na tym w sumie kończę. Jeżeli Ty masz coś ciekawego do dodania na podstawie swojego osobistego doświadczenia życiowego, zrób to oczywiście w komentarzach poniżej. No być może pomoże to jakiejś innej osobie w podobnej, a nawet identycznej do Twojej sytuacji. Jeżeli to wideo spodobało Ci się, to daj lajka, daj kciuka. Jak rozwiązało Ci jakiś problem, to udostępnij go na swoim portalu społecznościowym czy ulubionym forum. I wtedy razem będziemy szerzyć misję uświadamiania ludzi o badaniach potrzebnych do książeczki zdrowia. Jak zwykle najwięcej dyskusji w tym temacie toczy się na mojej stronie internetowej lekarzpracy.pl i tam wpadnij zaraz po obejrzeniu tego wideo. Link jest oczywiście w opisie
do tego filmu. Natomiast jeżeli chcesz więcej takich materiałów filmowych, to już w tej chwili dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej, po twojej lewej stronie. Także mówił Darek Kraśnicki i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Taka mała przestroga, w sumie na marginesie, ponieważ cała procedura sanepidu jest taka, a nie inna, nie licz na to, że książeczkę po raz pierwszy lub zagubioną wyrobisz w jeden dzień. No, bardziej realny termin, szczególnie dla robiących po raz pierwszy, jest to około tygodnia od oddania pierwszej próbki kału. Także lepiej pomyśl o tym nieco wcześniej, tak abyś uniknął nerwówki zaraz po twojej letniej sesji egzaminacyjnej i zrób to wszystko na przykład teraz, po prostu na spokojnie.